YouTube od początku pokazuje to nagranie, dlatego że nagrywam na żywo, ale teraz prywatnie, żeby już tutaj was nie ściągać w ten dzień przedświąteczny. Natomiast no, zanim się trochę uciszymy na te najbliższe dni, pora na świąteczny F1 vlog, więc witajcie najmilsi. Naszym studiem nagraniowym znowu jest Honda Civic Typer. Jesteśmy w Szczerym Polu, skąd nadaję na razie do puszki, a potem to udostępnię, aby pogadać sobie o Formule 1 przed świętami. O czym będziemy mówić w tym dzisiejszym odcinku? No dziś postaram się mówić, powiedzmy, trochę bardziej świątecznie i luźniej, aczkolwiek bardzo ciekawe ciągle tematy. Zacznijmy od tego, że Alfa świętuje powrót do środka stawki. Nie wiem, czy oby nie przedwcześnie. Pomówimy o obawach Mercedesa przed wyścigami na Imoli, także w Portugalii. I o tym, że no, Mercedes twierdzi, że nie mają tak naprawdę słabych punktów w walce z Red Bullem. FA się odgraża, to jest w zasadzie chyba temat numeru. Będą zaostrzać kontrole techniczne, rychło w czas i przeanalizujemy, jak to ma wyglądać i dlaczego w ogóle tak będzie, skąd takie nagle zmiany. Do tego parę zdań na temat tego, co Nelson Piquet, czyli były trzykrotny mistrz świata, sądzi o rywalizacji Maxa Verstappena z Lewisem Hamiltonem, gdyby jeździli w Mercedesie, w tej samej ekipie. A potem znowu taki mały temat numeru, czyli o problemach Sebastiana Vettela, ponieważ już się go, jakby niektórzy twierdzą, że to może być nawet niepełne sezon dla Vettela w Aston Martinie. Myślę, że trochę za wcześnie, aczkolwiek są ku temu podstawy, więc no po prostu przeanalizujmy kwestię Vettelszczyzny, którą zresztą poruszałem w moim aprilisowym poście na Facebooku. Historia jednego pit stopu. Na podstawie analizy tego, co się wydarzyło z pit stopem Valtteriego Bottasa, o fascynujących szczegółach tego, jak się zmienia koło teraz w Formule 1. Do tego, bo było dużo pytań na temat tego, co się zmieni, jakie są wyniki śledztwa w sprawie wypadku Romana Grosjeana, więc o tym wam opowiem, czego się dowiedziano i jakie będą wprowadzone zmiany. Przełom Williamsa, o którym opowie George Russell w dość zabawny sposób, i na koniec wymyślę jeszcze na bieżące jakieś życzenia świąteczne. A teraz przechodzimy do vloga i do naszego pierwszego tematu. Dość krótko. Alfa świętuje powrót, no, zanotowałem sobie do czołówki, ale to jest takie trochę małe zwycięstwo, no bo wiecie, w ostatnim weekend zdecydowanie potwierdzili to, że jest z nimi lepiej niż w zeszłym roku i faktycznie no, obaj kierowcy byli w zasadzie na granicy punktów. No, być może gdyby nie problem z pitstopem Antonio Giovinazziego, to te punkty jakoś by się znalazły. Choć wcale tak łatwo nie było. Natomiast Fred Vasseur oczywiście podłapuje ten pozytywny nastrój i być może nawet trochę bardziej podbija stan faktyczny Alfa Romeo, no bo mam już jakieś podstawy jedne, zanim się coś więcej wyjaśni, tak, i się okaże, że może jednak nie jest aż tak dobrze, co ja nie mówię, że nie jest, ale jeszcze nie jest to do końca postanowione, no to Fred już tutaj wije w dzwony i mówi, nie są to dzwony alarmowe, tylko są to takie dzwony, wiecie, gloryfikujące, do Alfa wraca, do środka stawki. Vasseur mówi tak, Bahrain dał nam mocne przesłanki na temat postępów, jakie poczyniliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ścigaliśmy się z autorytetem. Zostawiliśmy ze sobą Alpiny i Astona Martina i dojechaliśmy na ogonie innego Astona. Choć wyjeżdżamy z Bahrainu bez punktów, robimy to wiedząc, że odzyskaliśmy miejsce w środku stawki. I z całą pewnością już wkrótce nadejdą właściwe rezultaty. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie walczyć w okolicach czołowej dziesiątki i możemy patrzeć z optymizmem na resztę sezonu. Z tą resztą sezonu trochę powiedział, bo reszta sezonu to jeszcze 22 wyścigi, sporo może się zmienić, natomiast generalnie faktycznie to, co wiemy na pewno, to że Alfa Romeo oderwało się od końca stawki, tak? Czyli w zasadzie Williams i Haas szczególnie ścigają się w innej lidze. Williams, nie wiem, może im się tam uda wyskoczyć, w jakim dobrze zawieje, tak jak mówił George Russell, trochę lepiej. Natomiast generalnie to, co przynajmniej jest fajne, to że są no, trochę na wyższej pozycji niż byli, na dużo wyższej pozycji niż byli w zeszłym sezonie. No tak jak ustaliliśmy przedsezonowe oczekiwania, być może będą w stanie przeskoczyć nawet wyżej niż są teraz na swojej pozycji, czyli wskoczyć na przykład na siódmą. No i tutaj prawdopodobnie takim pierwszym kandydatem do tego, żeby go pokonać, to jest Alpine, ale to jeszcze się będzie wyjaśniać. Myślę, że w zależności od tego, jakie będą tory, to się będzie po prostu zmieniało. Przechodzimy do obaw Mercedesa. Dużo wniosków po ostatnim weekendzie. To jeszcze raz podkreśla, mimo tego, że Lewis Hamilton odniósł fenomenalne zwycięstwo, fenomenalne ze względu na zespół, fenomenalne ze względu na jego nazwę, fenomenalne ze względu na to, że sędziowie bardzo mu w tym pomogli, dlatego że no, jak się naprawdę dokładnie przeanalizuje to, jak wyglądały regulaminy, to można dojść do wniosku, że mimo tego, że było napisane w biuletynie, takim appendixie dołączonym do
konkretnych warunków na torze, że granice toru wyznacza w wyścigu żwir i sztuczna trawa, totalnie kretyński zapis. I Lewis Hamilton postanowił mega mądrze, albo ktoś mu powiedział, że może tak robić, mówiąc szczerze, bo sam się nie zdziwił. I po prostu jako jedyny kierowca wykorzystywał te limity, no tak jak było napisane w apendiksie, czyli do żwiru i sztucznej trawy, zamiast tak jak cała reszta kierowców, którzy wyjeżdżali za szeroko, trzymać się, chociaż starać się zahaczyć prawym kołem o tę białą linię, która wyznacza krawędź toru. No to zaraz potem w tym samym apendiksie jest odwołanie do regulaminu sportowego, który mówi o tym, że jednak kierowca musi za każdym razem starać się trzymać limitów toru i że tylko w wyjątkowych sytuacjach może sobie pozwolić na wyjazd. Natomiast tu jest 29 razy po prostu pojechał 2 metry za szeroko albo i więcej, 3, więc ewidentnie nie trzymał się tych limitów w ogóle, tak? Miał je głęboko. Natomiast cały czas może się odwołać na ten punkt poprzedni w apendiksie i powiedzieć zaraz, tu jest napisane, że krawędzią toru jest żywi trawa. Jeszcze raz kretynizm. I o tym wszystkim decydował tak naprawdę pan Michael Massey. Co uznać za przewinienie, czego uznać na przewinienie. Więc jak dodamy do tego jeszcze fakt, że Michael Massey wystosował upomnienie, tak, że do Mercedesa, i także dopiero kiedy Max Verstappen zaczął jechać tak jak Lewis, wystosował upomnienie do Mercedesa, żeby jednak lepiej się Lewis trzymał bliżej tej linii, a nie wyjeżdżał aż tak szeroko, bo inaczej dostanie biało-czarną flagę i być może jakąś karę. No to w takim razie to jak potraktować to, co zrobił 29 razy Lewis Hamilton, jeżeli... A powiedział, że nic między nimi, jeszcze Massey, że oni nie zmienili zasad w trakcie wyścigu, że wszyscy, że było wiadomo, jak trzeba jeździć, że to zostało powiedziane. Więc jeżeli musieli przywołać Hamiltona do porządku, żeby jechał bliżej tej linii, no to on, co, to 29 razy wyjechanie zbyt szeroko, niezgodnie z tym, co zalecił sędzia, to jest co? To jest okej? Okay? No w tym momencie to nie jest wina Lewisa jeszcze raz, to jest wina Michaela Massiego. W każdym razie wracając do tematu głównego, żeby już się opalać być może z tym tematem. To zwycięstwo, mimo tego, że było absolutnie fenomenalnym zwycięstwem dla Mercedesa i także dla Hamiltona, bo to co tam za szeroko, to był objaw jego sprytu po prostu, albo tego, jaki ma status Formuły 1, być może też nawet bardziej, na co sobie zapracował. Po części sądzę, bo po części jest to wynik tych jego problemów z dyskryminacją, ale to już o tym nie będę mówił. Jest tak dyskryminowany od początku Formuły 1, że może sobie na takie rzeczy pozwolić, tak czy inaczej. No to jednak całościowo to zostało tak, plus jeszcze problemy techniczne drobne i błędy Red Bulla. Moim zdaniem zwycięstwo Mercedesa jest o tyle wybitne, że ono nie oddaje układu sił. Z całą pewnością przewaga Red Bulla w wyścigu jest mniejsza niż w kwalifikacjach. To bez zdań. Prawdopodobnie w wyścigu no, zespół przede wszystkim nie jest w stanie tak bardzo wypompować silników, tak? Bo Honda zrobiła duże postępy i prawdopodobnie w kwalifikacjach bardzo duża jest przewaga z tego partii w Hondzie. Aczkolwiek też Honda mówiła po wyścigu, że prawdopodobnie także w wyścigu mogli bardziej potrzebować silnik, jeśli chodzi o Red Bulla, to inna sprawa. Więc w wyścigu z całą pewnością ta przewaga Red Bulla jest mniejsza niż w kwalifikacjach, ale jest większa niż to, co pokazały te wyniki. Stąd to jest niesamowite zwycięstwo Mercedesa i Hamiltona. I Mercedes też ma obawy przed wyjazdem na Portimo i generalnie w tym sezonie no, mówią, że natura torów w Imoli i w Portimo, które są szybsze od tego, co jest w Bahrajnie, sprawia, że trochę boją się Red Bulla. I Andrew Shovlin, czyli ten trackside inżynier wyścigowy, który działa na torze, moim zdaniem bardzo konkretna osoba, taka budząca największe zaufanie, jeśli chodzi o ten dział techniczny i w ogóle osoby wypowiadające się w Mercedesie, czyli najmniej jakby politykująca, najbardziej konkretna, duży szacunek, mówi w ten sposób. Nie sądzę, że jesteśmy wystarczająco szybszy, wystarczająco dobrze przy wysokich prędkościach, a takich sekcji jest dość dużo na Imoli i na Portimo. To jeden z obszarów, w których oni, czyli Red Bull, mają nad nami teraz przewagę. Bahrajn to dość nietypowy tor. Bardzo mocno obciąża tylne opony i było naprawdę wiecznie. Wiało przy prędkości 30-40 km na godzinę, co jest tak naprawdę jakby po drugiej, wyższej stronie skali tego, co będziemy oglądać podczas normalnego sezonu. Czy chodzi o to, że po prostu no, raczej, jeżeli wieje mocno, to właśnie gdzieś na tym poziomie, a nie niżej. Z pewnością mam nadzieję, że Bahrajn nie był jednym z naszych najlepszych torów, ponieważ tam było nam naprawdę ciężko i uważam, że
do zakończenia weekendu doprowadziliśmy auto do dość porządnego poziomu, ale zajęło to ogromną ilość pracy. Ogromną ilość pracy, plus jeszcze mieli ten benefit, że mieli testy wcześniej, więc mogli jakby do tego konkretnego toru dostroić samochód w oparciu o tym, co działo w testach. W kolejnych torach i przy kolejnych weekendach tego nie będzie, co też jest czynnikiem, który może tak naprawdę sprawić, że Mercedes będzie jeszcze wolniejszy relatywnie do Red Bulla. Cały czas mam takie przeczucie, że przewaga Red Bulla jest większa niż pokazał to wyścig i że tylko jakiś upgrade porządny Mercedesa i rozwiązanie problemu z utratą docisku z tyłu z powodu koncepcji Hayek może ich uratować, a to będzie bardzo ciężkie do osiągnięcia. Aha, a druga rzecz jest taka, że to też jest taka teoria, że koncepcja po prostu ta Hayek ona nie daje aż tak dużej przewagi nad tą koncepcją bardziej płaskiego samochodu w wyścigach jak w kwalifikacjach, że w kwalifikacjach to działa po prostu lepiej. Stąd ta różnica między Mercedesem a Red Bullem w wyścigu, oprócz innych powodów była niższa, czyli silnik i ta właśnie kwestia, że ten Hayek Red Bulla aż tak bardzo w wyścigu nie pomaga, przypuszczam, szczególnie na początku, kiedy auto jest bardziej obciążone paliwem, prawda, to wtedy tak czy inaczej samochody są zawieszone niżej. Jeśli zobaczycie na Red Bulla podczas testów, podczas treningów, ich samochód sprawował się po prostu naprawdę dobrze. Nie okazali słabości w żadnym punkcie. Mam nadzieję, że możemy znaleźć punkty, tory, które nam będą odpowiadały bardziej niż Bahrain. Wciąż nie sądzę, że wyciągnęliśmy pełny potencjał naszego samochodu, ale nie sądzę, że generalnie z całego kompletu jesteśmy w stanie teraz to wyciągnąć. Tak? Czyli oni jeszcze, to co mówiłem też, to co muszą popracować mocno, to poszukiwać różnych wariantów ustawień i z tego wyciągnąć więcej prędkości, no bo prace nad upgrade'ami, raz, że limity budżetowe, a dwa, że trzeba szykować auto na przyszły rok. No i mówią, że samo podniesienie, to też szalenie bardzo ciekawe, że samo podniesienie samochodu no, nie rozwiąże sytuacji Mercedesa, skoro cała koncepcja bolidu zeszłorocznego, a obecnie jest oparty w ogromnej mierze na zeszłorocznym, była obudowana wokół innej koncepcji. To, czego nie możemy z pewnością zrobić, to nagle powiedzieć, że podniesiemy tył samochodu o 30 mm i pracować wokół takiego ustawienia, ponieważ to by skreśliło nasz cały sezon. Stracilibyśmy tak dużo, robiąc coś takiego, to nie jest praktyczne. Czyli muszą de facto szukać, nie mogą po prostu podnieść jeszcze bardziej samochodu i muszą jednak cały czas owszem podnosić, ale pracować niżej, no bo nie taka jest koncepcja całego bolidu. No i to co ciekawe, mówią, że nie mają mocnych punktów względem Red Bulla. Nie mamy tak naprawdę żadnych mocnych stron w porównaniu z nimi. Tak bym powiedział. Było wiele sezonów, podczas których byliśmy w stanie polegać na naszych prędkościach maksymalnych albo na wysokich prędkościach w zakrętach, albo w sekwencjach zakrętów. Ale patrząc na to w tym momencie, nie jesteśmy w stanie im zabrać czasu w żadnym punkcie. Czy nie ma żadnego punktu, żadnego rodzaju zakrętu, czy po prostu punktu, tak, z sekwencji torów, w której Mercedes miałby jakąś przewagę nad Red Bullem, zdaniem Szowlina. W kwalifikacjach byli od razu w tempie i w naszych najlepszych zakrętach jesteśmy porównywalni z nimi, a w innych zakrętach oni są od nas szybsi. Więc potrzebujemy szybszego samochodu, po prostu tego. Nie jesteśmy w stanie, znaczy nie widzę tego, żebyśmy byli w stanie rozwinąć się tak bardzo, że możemy być wyraźnie z przodu. Ale mam nadzieję, że Red Bull nie będzie się rozwijał do tego punktu, że będą bardzo wyraźnie z przodu. Tymczasem Red Bull szykuje już kolejne upgrade'y na tor na Imoli. Ponoć Mercedes też coś tam będzie szykował, ale no... Jeszcze raz, może się mylę, czas jeszcze pokaże, ale mi się wydaje jeszcze raz, że przewaga Red Bulla tak naprawdę jest większa niż pokazał to wynik wyścigu w Bahrajnie. Przechodzimy do jednego z tematów tu numeru, czyli FIA się odgraża, będą surowsze kontrole. Dyrektor techniczny Joe Bauer powiedział, że FIA będzie losowo wyłapywała samochody podczas każdego wyścigu i będzie kompletnie rozkładała samochody na części i będzie sprawdzała także takie rzeczy jak software i system operacyjny. Czyli będą mocniej jakby ingerować w to, co jest bardzo ważne, czyli w
po prostu w systemy, tak, operujące samochodem, ale też systemy danych. To jest takie nowe hasło, że tutaj, bo to jest kwestia, się rodzi taka, co można się dzielić, czy można się dzielić, czym nie można się dzielić. I FAI musi jeszcze te rzeczy sklaryfikować, bo to nie chodzi tylko o części do samochodu, o czym zaraz przeczytam. Chodzi też o kwestie takie jak informacje, jak dane. Dane są najcenniejsze w moim XXI wieku, prawda? Zresztą w XX też prawdopodobnie, tylko że teraz jest lepszy dostęp. I tutaj jeszcze dochodzi kwestia nie tylko tego, jakimi komponentami mechanicznymi i pomysłami możemy się dzielić, ale jakimi danymi konkretnymi dotyczącymi operowania samochodem tu i teraz można się dzielić. I tak, kiedy no, do jakiego stopnia może być oddzielnym konstruktorem, a do jakiego stopnia, jakby gdzie jest ta granica, poza którą jednak to działa wbrew duchowi Formuły 1 i przestajesz być osobnym konstruktorem, korzystając nawet z danych innego zespołu. Znaczy moim zdaniem już Aston Martin przestał być konstruktorem w zeszłym roku, tak? Ale to już, to już zostało jakby zamiecione pod dywan, mówiąc w skrócie. Tak czy inaczej, no FIA się odgadza, że będzie rozbierała samochody na części i że będą prowadzić też bardziej dokładne kontrole wybranych fragmentów samochodu. I to jest, zobaczcie, czyżby poprzednie testy nie były takie doskonałe? Ja pamiętam kilka dyskusji z kilkoma osobami, które lubią jakby polemizować i jakby dyskretować, powiedzmy, moją wiedzę i moje doświadczenie z punktu widzenia takiego, że nieważne, czy się jeździ na wyścigi, czy się jeździ na wyścigi, prawda, można tak samo rozkminiać. No ja, jeżdżąc na wyścigi, miałem takie, podczas tych dyskusji, takie stanowisko, że im się tylko wydaje, że kontrole FAI są takie, tak, że bo były takie argumenty, że jak to, że silniki na pewno są równe, na przykład, tak, była taka dyskusja, na pewno są równe, bo FAI i tak wszystko sprawdza. Ja wtedy argumentowałem, że moi mili, FAI ma dość duże problemy ze sprawdzaniem tak skomplikowanych samochodów, ponieważ nie mają mocy przerobowych. No i proszę bardzo, nagle się okazuje, że będą zwiększać wysiłki w ogóle, że będzie więcej osób zatrudnionych. Zaraz Wam doczytam, jak to ma wyglądać. No cóż, to jest odpowiedź na przekręt Racing Point, moim zdaniem, który przeszedł po prostu, bo ta drobna kara tam, ile, 15 punktów stracić, coś takiego, jakieś drobne pieniądze, to była żadna kara. Po prostu musieli zaakceptować gruby przekręt, bo był COVID, nie chcieli, żeby było 10 zespołów. Zostało to świetnie rozegrane przez, no plus generalnie to poszedł po krawędzi politycznie razem z Lorenzem, natomiast to był przekręt i tyle. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No tak samo z Ferrari z silnikiem, tak? No to można ogólnie przyjąć, że był to przekręt. Dostali dziwną karę dość, ale ją dostali. No ale to za mało. Więc teraz te głębsze jakby analizy i głębsze kontrole będą przeprowadzone oczywiście obok także rutynowych kontroli, które są już wcześniej były robione i nadal będą robione podczas każdego wyścigu. Tylko tym razem te nowe testy, kontrole randomowe będą wyciągać samochody, będą trwały znacznie dłużej niż obecne procedury. I to chodzi, generalnie chodzi o nowe zjawisko formalne, czyli o te alianse, czyli Red Bull z Alfą Tauri, Mercedes z Astonem Martinem i z Williamsem, bo z McLarenem tak mocno działają, tutaj McLaren bierze po prostu od nich silniki, i Ferrari z Haasem i trochę też z Sauberem, tak? To są takie jakby trzy rodziny, w których się można dzielić bardzo wieloma i dzieli się bardzo wieloma komponentami. Oczywiście oficjalnie tylko tymi, które są legalne, nieoficjalnie no, prawdopodobnie pomysłami konstrukcyjnymi, tak? I ja cały czas, i nie tylko ja, ale większość padoku, jak pogadać po wyłączeniu dyktafonu, nie wierzy w to, że Aston Martin skopiował Mercedesa, używając tylko wyłącznie zdjęć szpiegowskich, choćby to były zdjęcia 3D. Są przekonani, że to była po prostu kolaboracja nielegalna i tyle. No ale nieważne, to nie zostało dowiedzione, tak samo jak jest oszustwo teoretyczne Ferrari nie zostało dowiedzione także. Tak więc tutaj możemy się tylko tutaj w sposób oczywiście przeperfidny tylko się doczepiać do, prawda, bardzo uczciwych praktyk, które miały miejsce, więc wtedy posypujemy głowę popiołem, że ten, że no akurat para na sypanie głowy popiołem. No w każdym razie, no tu chodzi o to, żeby jednak przypilnować, żeby nawet wobec tych bardzo ścisłych aliansów, żeby jednak były pewna rozdzielność. No bo teraz co można dzielić? Na przykład można dzielić przednie i tylne zawieszenie. Moim zdaniem to jest akurat bardzo dobry pomysł. Można dzielić oczywiście silniki, można dzielić także skrzyń biegów, natomiast nie można się dzielić takimi rzeczami jak monokok i strefa przetrwania, struktury zderzeniowe przednie, tak? Czyli te skontrolowanego kruszenia. I także struktury te na górze, tak? Czyli zapobiegające, żeby
no jak się jak balidachuje, to żeby tam doszło do tragedii. Moim zdaniem akurat to jest błąd, że co jak co, ale monokok właśnie powinien być, bo jego nie widać, powinien być dzielony. Tak samo jak te struktury w ogóle bezpieczeństwa wszystkie powinny być dzielone, bo wtedy byłby jeden test dla wszystkich, nigdy nie musiał wydać pieniędzy na osobne testy zdarzeniowe i nie byłoby tam kombinowania żadnego, tylko byłoby wiadomo, że wszystko jest mocne wystarczająco, no ale okej. Nadwozie, skrzydła, podłoga, dyfuzor, a także oczywiście przewody chłodzące hamulce od 2022 roku, na tym wpadł Racing Point ostatecznie, przecież one nie mogą być dzielone. Natomiast pytanie, jak ostatecznie utrzymać się status konstruktora, no i dochodzi ta kwestia dzielenia się danymi, to jest bardzo ważne, dlatego że chodzi o taką rzecz jak właśnie dane, jak metodologia w ogóle pracy i szczególnie chodzi o takie rzeczy jak wymiana czy dzielenie się takimi usługami konsultingowymi, doradczymi, wymiana danych na temat ustawień i tego, jak w ogóle samochody, tak, w jakiej konfiguracji jeżdżą, wymiana z informacji w zakresie strategii i także metodologii operowania samochodami, które mają oczywiście wspólne komponenty, tak? I to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. FIA już wydała zresztą klaryfikację ostatnio w sprawie danych. Stwierdziła, że dzielenie się danymi, a szczególnie jeśli chodzi o to, jak działają opony, tak? Czyli modele pracy opon i to, jak wpływają na działanie samochodu, w szczególności też przede wszystkim najważniejsze na aerodynamikę, tym nie wolno się dzielić, tym jak funkcjonuje, jak działa ta powierzchnia kontaktowa opon z podłożem, nie można, i także dynamika termalna opon, nie są to informacje, której można się dzielić. Ciekawe, jak tego dopinują w ogóle. A także to, jak się zużywają i to, jak się zmienia kształt i deformują się opony, i że to jest, FIA stwierdzi, że to jest nieakceptowalne, że nie wolno się dzielić także danymi na temat prześwitu samochodów, czyli jak wysoko są zawieszone, ustawień sterów, ustawień stabilizatorów. Na temat tego, jak funkcjonuje dmuchanie dyfuzorów, bo ono ciągle, znaczy nie no tak, generalnie cały czas jakby gazy wylotowe z silnika są używane w ten sposób, żeby wspomagać docisk aerodynamiczny, po prostu no, po to, żeby pieczętować, jak to się mówi, samochód, żeby tworzyć taki rodzaj parawanu, który osłania te strugi, które wychodzą z dyfuzora i po prostu dzięki temu jeszcze zwiększać jego skuteczność. Tak więc tego typu rzeczy mają być zabronione. Natomiast jest problem i tutaj RaceFans.net cytuje wypowiedź jednego z czołowych członków jednego zespołu, który mówi, że pewien team wciąż używa danych na temat ustawień zawieszenia zespołu Y, a równocześnie zespół Z od zespołu A, i że FIA oraz fani są oszukiwani, ponieważ wierzy się, że jest 10 konstruktorów na prostej startowej. No więc wyobraźcie sobie, że tutaj są anonimowe głosy, że już teraz to ma miejsce. Stąd te oczywiście kontrole FIA, no i twierdzi, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Stąd kołuszenie, że FIA zaostrzy kontrolę. Swoją drogą ciekawe, jak się będzie układało Astonowi w ogóle, kiedy te kontrole będą jeszcze bardziej zaostrzone. Jak to ma działać? To mówi Nicolas Tombassis, czyli szef do kwestii technicznych w Komisji Samochodów Jednomiejscowych. Będzie dodatkowo dwóch lub trzech ludzi z FIA na samym początku tej kontroli oraz osoby zespołu, i zespoły będą musiały słuchać ich uwag i robić to krok po kroku. Gdy ludzie FIA zakończą zwyczajową robotę po wyścigów, dołączą do nich, czyli ci ludzie, którzy już teraz badają samochody, tak według obecnych procedur, jak skończą, uporają się z tą robotą, dołączą do tych, którzy będą rozbierali samochody na części pierwsze i będą badali jeszcze dokładniej. Będziemy zaczynać z dwoma, trzema osobami, a ostatecznie z pięcioma czy sześcioma osobami. Więc wracając do tej kwestii tego, jak to FIA wszystko kontroluje, że na pewno jest wszystko fair, że się nie da oszukać, bo FIA wszystko kontroluje, tak? Bardzo, bardzo, bardzo naiwne stwierdzenie. Niewiarygodne. No to proszę, sześć osób. Sześć osób do dwie lub trzy. I będzie sześć osób, żeby nowe prowadzić kontrole jeszcze bardziej zaawansowane. Zwiększyliśmy trochę nasze zaplecze, nasze środki, czyli chodzi o kasę i tam jeszcze zaplecze, aby poprawić i robić te sprawy lepiej. Nie chcemy, aby dziennikarze od razu pisali na temat podejrzewanego oszustwa. W przeszłości czasami konfiskowaliśmy pewne części, co prowadziło do dziwnych historii i spekulacji.
chcemy, aby ludzie widzieli, że wykonujemy naszą pracę bardziej precyzyjnie, że samochody stały się robić coraz bardziej skomplikowane i bardzo ciężko jest je dokładnie przebadać. I do tego jest bardzo mało okazji podczas weekendu, aby móc się naprawdę skupić na detalach. Czasami chcielibyśmy zrobić lepszą robotę, ale nie mieliśmy do tego środków. Tak, wciąż polegamy na, no co to zrobić, na te whistleblowers, tak, czyli osoby, które kapują, nie? W sensie, że tak jak mówi się, że o tym, że Ferrari ściemnie z silnikiem, no to były podejrzenia, no bo faktycznie dane wskazywały, że tutaj za dużo się dzieje, natomiast generalnie ostatecznie zostało to zdradzone przez jakiegoś tam, wiecie, przez jakąś życzliwą osobę. Ten mechanizm zawsze funkcjonuje, więc wszystko, co się wydarzało w przeszłości, wciąż będzie możliwe, ale uważamy, że trzeba dodać do tego jeszcze jeden ekstra element. To bardzo dobrze, że chcą jeszcze polegać bardziej na sobie i na własnych kontrolach. Samochód składa się z 15 tysięcy części i nie jesteśmy w stanie sprawdzić ich wszystkich, ale możemy sprawdzić 50 losowo wybranych komponentów na tej liście i w ten sposób sprawiać, że oni będą fair. Kończy ten wątek Tom Bazis. No cóż, trzymajmy kciuki, natomiast jeszcze raz, no... Twierdzenie z typu, na pewno są silniki takie same, bo jest napisane w regulaminie i sprawdzają sędziowie podczas są kontrolę, no to jest bardzo, bardzo, bardzo naiwne. No bo owszem, starają się, ale po prostu jest mega trudne, bo samochody są zbyt skomplikowane. Teraz FIA ma zbyt mało ludzi na zapleczu, żeby sprawdzać takie rzeczy i wiele, wiele innych, więc jak ktoś wyskakuje z takim argumentem, no to może należy mu ten... odmachać i jakby skupić się być może na innych, szukać innych informacji i innych komentarzy, bo to jest po prostu chrzanienie głupot. Przechodzimy do tej bardzo fajnej wypowiedzi Piqueta, znalazłem w internacie. Ta wypowiedź dotyczy ocenia po prostu równowagę sił między Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem. Nie powiem, że się z nim zgadzam do końca, ale bardzo mi się podoba takie wejście. No, Nelson Piquet to jest oczywiście osoba taka bezkompromisowa, osoba, która idzie twardo po krawędzi i tam. I, no, po prostu dużo ciekawych rzeczy powiedział Nelson Piquet i zrobił także. Chociażby gdy jeździł z Nigelem Mansellem w 1987 roku, jeśli dobrze pamiętam, to na przykład próbował go zdestabilizować, odnosząc się do jego zdaniem wątpliwej urody jego żony, nie? żeby go trochę tam wkurzyć i zyskać na tym przewagę psychologiczną. Po pierwsze, musimy rozważyć Formułę 1 jako kategorię z różnymi samochodami, więc bardzo ciężko jest zrobić bezpośrednie porównanie między dwoma kierowcami, jeżeli nie jeżdżą w tym samym zespole. Powiem więcej, jeżeli jeżdżą w tym samym zespole, ciąg jest bardzo ciężko, bo w tym samym zespole, prawda, oczywiście wszystko jest równo, oba samochody są równie obsługiwane, jest super równość, co prawda ostatnio ten Drive to Survive tylko i wyłącznie potwierdził wszystkie rzeczy, które pisałem, patrząc z zewnątrz często przez te wszystkie lata na temat układu sił w Mercedesie, ale nie. Na pewno jest równo, wszystkie tak samo, prawda, no i oczywiście to jest tak samo, w Williamsie na pewno była równość. Z całą pewnością, kiedy Robert jeździł z George'em Russellem, nie ma żadnej podstawy, żeby podejrzewać, że mogli być. Nie ma żadnej podstawy, żeby podejrzewać, żeby byli traktowani różnie, nie? Prawda? Nie ma żadnej, ani onboardy tego nie pokazały, ani traktowanie, ani zachowanie zespołów, ani czysta logika tego nie pokazała, prawda? Na pewno było tam równo, tak samo jak i Mercedes oczywiście jest równo między Bottasem a Lewisem Hamiltonem. No ale zwracając to, nie wiem dlaczego się skupia na takich tych. To nastrój świąteczny. Natomiast kontynuując wypowiedź Piqueta. Natomiast gdyby Max jeździł w Mercedesie, jestem przekonany, że zmiażdżyłby Hamiltona. Ja nie jestem przekonany, żeby zmiażdżył Hamiltona. Myślę, żeby podjął walkę i być może by go pokonał, natomiast nie w Mercedesie. W Red Bullu. W Red Bullu, bo Mercedes jest zespołem Lewisa Hamiltona. Więc w skrócie. Co też ja dowodzę od lat, a co ostatnio już naocznie pokazał in your face, boom, pokazał Drive to Survive. Natomiast no nie, tutaj się nie zgadzam. W Red Bullu tak, bo Red Bull to jest zespół Maxa Verstappena, przy tym się znaleźli w, nie wiem, przyszli obaj do Ferrari. Też bym wstawał Maxa, natomiast co mówi dalej, ale nie tak, że o, by go zmiażdżył, to byłaby ciężka walka. Natomiast co mówi dalej Nelson? Max jest bardziej agresywny. Owszem, popełnia więcej błędów, częściej, z powodu tej agresywności, ale w mojej opinii jest lepszy od Hamiltona. Hamiltonowi się zbyt łatwo układa. Zwycięstwa przychodzą mu zbyt łatwo, ponieważ ma u boku Bottasa jako drugiego kierowcę. Poza tym Mercedes przez ostatnie lata był znacznie lepszy od wszystkich innych samochodów. I to dwie rzeczy, które są niezaprzeczalne.
To są rzeczy niezaprzeczalne. Nie chodzi o to, że Hamilton nie jest dobry, ale zawsze z boku ma słabszego kierowcę. A poprzedni, czyli ma na myśli Nico Rosberga, był nawet gorszy. On wygrał, ponieważ w tym roku Hamilton miał kraksy i nieukończone wyścigi. To jest ostateczna ocena Nelsona Piqueta, który szczerze mówiąc nie siedzi aż tak głęboko w Formule 1, natomiast myślę, że pewne rzeczy, które widzi w ekranie i no, pewne rzeczy jest w stanie ocenić coś ciekawie. Na pewno ma prawo do swojej opinii, tak jak mówię, się z nią do końca nie zgadzam. Uważam, nigdy bym nie powiedział, że Max Verstappen by zmiażdżył Lewisa Hamiltona w tym samym samochodzie, szczególnie Mercedesie. Natomiast gdybym miał obstawić z tej dwójki, że jeżdżą w jednej ekipie i nie jest to Mercedes, gdybym miał postawić pieniądze, kto wygra, postawiłbym pieniądze na Maxa Verstappena. Zmieniamy temacik. Pora się odnieść do drugiego tematu numeru, czyli no zaczyna się wielka smuta wobec formy Vettela, który miał potem zmiażdżony, stłamszony przez to Ferrari, tyle mu krzywdy w życiu zrobili przez te lata, naprawdę strasznie go potraktowało Ferrari przez te lata, bardzo, bardzo źle go traktowali, bardzo, bo zatrudnili kierowcę, który jest lepszy od niego w końcu. No, bardzo źle go potraktowali. No ale Aston Martin go zajebiście potraktował. Wziął go do siebie jako lidera ekipy, tego mistrza, co mam im pokazać. Oni go będą przytulać, obejdą go ramieniem, obejmą i w ogóle będzie zajebiście. No i w testach problem, bo mało jeżdżenia. W wyścigu dwie kary, 5 punktów karnych w sumie. Znaczy w wyścigu podczas weekendu, 5 punktów karnych, bo najpierw kwalifikacje za to, że nie zwolnił wystarczająco na okrążeniu, na którym wypadł Mazepin i stał na torze. No a potem oczywiście za sytuację z Okonem. No i nagle tutaj się pojawiają głosy, już naprawdę analizy, czy może stracić fotel w trakcie sezonu. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem do końca sezonu dojdzie na pewno, tak czy inaczej, bo to byłaby kompromitacja dla Astona Martina. Natomiast moim zdaniem, to co mówiłem od samego początku, Seb może przegrać po prostu wewnętrzną rywalizację z Lance'em Strollem, który notabene powiedział ostatnio, i to było akurat mądre, że ten, że on pracuje na tym, żeby poprawić swoje niedociągnięcia, błędy podczas wyścigów i tego typu rzeczy. No i to jest tak, Damon Hill tak to analizuje. To było jak oglądanie meksykańskiej zabawy na imprezie zwanej piñata. Został zbity na papkę, mówi o Vettelu. Przykro patrzeć na to, co się z nim dzieje. Czuję, że coś musi się zmienić w jego psychice. Musi pójść do mistyka, albo aby wypędził z niego coś w rodzaju złego ducha. Musiał zrobić coś złego, aby na to zasłużyć. Mówi Hill, ale potem dodaje, że on w ogóle, jak już z tego wyjdzie, to będzie znowu zajebisty, że może walczyć tutaj z Lewisem, z Verstappenem. Seraty, daty, tupa w kratę. Nie? To nie nastąpi, dlatego że Vettel nigdy nie był, nie jest i nie będzie kierowcą na poziomie Lewisa Hamiltona i Maxa Verstappena. Jest on po prostu gorszy i tyle. I zawsze był, zawsze. Ale do tego jeszcze przyjdziemy. Berger. Gdy się na niego patrzy, odnosi się Gerhard Berger, tak? Czyli był kierowca Formuły 1, szef DTM-u, ostatnio były teammate Ayrtona Senny, wie jak to jeździć z facetem, który jest o wiele lepszy w tej samej ekipie. Zresztą też puścił fajny tekst o tym, jak się z Senną dobrze dogadywał mu i powiedział, czy myślicie, że gdybym był szybszy od Senny, czy inaczej, czy równie szybki jak Senna, to byśmy się tak dobrze dogadywali? Nie. nie dogadywali mi się dobrze. Senna po prostu mógł wylozować z Bergerem, bo wiedział, że Berger jest od niego gorszy. Wyraźnie. A Berger też fajnie opowiadał, jak się pierwszy raz stawił na testach, tak w takim nastroju bojowym, że przyjechał tutaj, że okej, no Senna, wiadomo, ale co to on tutaj przecież tyle lat jeździ, to jest proces podlega na niewypad, no i po pierwszym dniu już wiedział, że jednak można jeździć bojową Formułę 1 o wiele szybciej, niż mu się wydawało, że można. To jest zawsze ten punkt odniesienia. I Berger mówi tak, gdy się na niego patrzy, na Vettela, odnosisz wrażenie, że nie jest wolny, w sensie nie chodzi o prędkość, tylko o tutaj free spirit. Nic wystarczająco zrelaksowany. Stara się udowodnić coś, co w tym momencie nie jest możliwe, ponieważ bolid nie jest wystarczająco szybki lub on nie jest wystarczająco dobrej formie. Fajnie, że zrobił to założenie, że albo bolid, albo być może Seb nie jest wystarczająco dobrej formie. Mi się wydaje, że oba czynniki grają rolę. Pamiętacie, że Stroll radził sobie znacznie lepiej z tym samochodem. Ja wiem, że on ma większe doświadczenie, że zna to auto lepiej, ale do cholery jasnej to jest Lance Stroll kontra czterokrotny mistrz świata. Widzicie różnicę? Gdy znajdziesz się w takiej sytuacji, musisz stanąć obok. Znaczy musi stanąć, zrobić krok wstecz i powiedzieć sobie uspokój się, a sukcesy znów przyjdą. Mi się wydaje, że tego Seb już też próbował, tylko że to niestety nie działa, nie? Bo jak jeździ z Leclerciem w drugim samochodzie, to one nie przyjdą. Po prostu nie jesteś wystarczająco dobry i tyle. Poza tym jest już w końcowym etapie kariery. Gdy przejechałeś tak wiele wyścigów i już jesteś czterokrotnym mistrzem świata, dochodzisz do punktu, gdy być może nie chcesz już podejmować tak dużego ryzyka.
To jest bardzo słuszna uwaga. I walczyć tak, jak to robiłeś, zanim w ogóle zacząłeś wygrywać. Więc jeżeli ja uważam, że Vettel jest, nie jest wcale gorszy niż był, kiedy zdobył 4 tytuły mistrza świata. Jeżeli już to jest lepsze, bo ma większe doświadczenie. Jeżeli jest jakiś argument, który do mnie trafi, że faktycznie nie jeździ tak jak wtedy, to jest ten, tylko że co on wtedy musiał ryzykować? Miał najszybszy bolid, zdecydowanie najszybszy bolid w stawce. Miał usadzonego w drugim fotelu Marka Webera, który z całą ogromną sympatią i szacunkiem nigdy nie był jakimś mega turbo hiperdriverem. Raz, a dwa, był usadzony na pozycji kierowcy numer dwa. Nie mógł podskoczyć wyżej pasa, mówiąc w skrócie. Więc gdzie on musiał... Wystarczyło jeździć i tyle. No, nic nie mówiąc, bo to też trzeba umieć. Ale to były łatwe tytuły. I owszem, były sezony, kiedy walczył z nim Fernando, ale... Ja tam jestem przekonany, że nawet w tych momentach, kiedy Fernando wygrywał z Vettelem, to Ferrari było gorsze od Red Bulla, a wygrywał po prostu Alonso, tak? Bo to jest ta różnica między kierowcami. I to jest coś, co mówiłem. Zanim to nastąpiło w trakcie, jak Vettel zdobył te mistrzostwa, potem jak zdobył te mistrzostwa, jak jeździł Ferrari, to mówiłem i też udało mi się, drodzy, bo tam jednak nie ma osób od Seba, się strasznie mi rzuca do gardła za te rzeczy. Dlaczego macie do mnie pretensje, że miałem rację zawsze? No i też tak przewidziałem, że Leclerc go zweryfikuje, tego zweryfikował, tak? To nie ja to zrobiłem, tak? I to nie jest tak, że ja go zaczarowałem, ja to czy wymyśliłem, czy strzeliłem, ja to wywnioskowałem na podstawie tego, co zawsze o sobie twierdziłem, tak? Kierowca bardzo dobry, bardzo szybki, mega fajny, no ale nie na tym poziomie, po prostu mówiąc w skrócie. No i obawiam się, że niestety także, no, może wyjść na to, że i z Lansem sobie nie poradzi. W każdym razie sukcesy znów przyjdą, spokój się, to nie zadziała tak długo, jak się nie znajdzie w takiej sytuacji, w jakiej był w Red Bullu, tak? To nie, bo po prostu sam z siebie za słaby. Gdy przyjechałeś tak wiele... No i ten argument właśnie, że ja się zgadzam, że jeżeli już faktycznie Seb może jeździć nie tak jak wtedy, no to, że tam ma dzieci i w ogóle, ale on nigdy nie musiał dawać z siebie 100%, jak dał z siebie 100%, to się obracał, tak, regularnie. Z jakiegoś powodu nie za dobrze mu się układa, zaczyna popełniać błędy, a ludzie zaczynają kwestionować jego umiejętności. To krok po kroku zwiększa presję, a on nie lubi presji. No proszę bardzo. No i jeszcze Ralf Schumacher. To, co mnie najbardziej martwi, jest sposób, w jaki on sobie z tym radzi. Wjechał w tył samochodu Ocona na okrążeniu 44 i od razu przez radio narzekał, że Ocon zmienił linię jazdy. Jeżeli zobaczycie nagrania, staje się jasne, że był to w 100% błąd Sebastiana Vettela. Oczywiście, że był to w 100% jego błąd i tyle. I do tego błąd, który po prostu nie przystoi kierowcy z takim doświadczeniem. A nie mówię już o liczbie zwycięstw i tytułów, nie? To już w ogóle odstawmy na bok jego dorobek sportowy. Już tylko i wyłącznie liczba wyścigów, jakie przejechał, sprawia, że nie powinno się to nigdy wydarzyć. Po wyścigu przeprosił Ocona, ale pozostaje pytanie, czemu Sebastian popełnia takie błędy znowu i znowu, tak? Czemu ciągle popełnia? Z jego doświadczeniem, no właśnie, powinien być w stanie lepiej ocenić sytuację. Więc musi sam poddawać wątpliwość swojej umiejętności. Ale nie sądzę, że musimy się za bardzo martwić o nastroju w Astonie Martinie w tym momencie. Współpraca wciąż jest świeża. Jest zbyt świeża na to. Oczywiście po kilku dalszych negatywnych doświadczeniach to może w pewnym momencie przepełnić czarę goryczy, przewiduje Ralf Schumacher, ale na razie za wcześnie, żeby się tym martwić i takie rzeczy przewidywać. 100% zgody z Ralfem. Franz Tost. Teoria to jedna rzecz, rzeczywistość to coś innego. W rzeczywistości samochód nie jest tak dobry. Jest bardzo niestabilny, jeśli chodzi o tył. To zawsze będzie bronił Seba, który oczywiście jakby z Red Bulla tam przyszedł. Tylko moi mili, Lance ma taki sam bolid. Jakoś sobie z tym radzi, a poza tym Seb sam przecież ostatnio zaprzeczał, że mu się nie wydaje, że to skąd w ogóle takie przypuszczenia, że on sobie nie radzi z samochodami na sterownymi, że on wcale nie jest gorszy niż inni kierowcy. Ach, Seb. Myślę, że kierowcy, którzy zmienili zespoły, czyli Carlos, Ricardo i Vettel, potrzebują więcej czasu. Nie wiem, czy tak dużo Ricardo, bo Ricardo generalnie radził sobie bardzo dobrze. Owszem, na starcie przegrał z Norrisem, no bo startował po brudnej stronie toru, a potem odstawał od Norrisa, ale dostał strzała od Gastiego i miał uszkodzone trochę samochód z tyłu, więc generalnie Ricardo to jest jeden z tych kierowców, którzy pewnie mają coś jeszcze do odrobienia, tu chodzi o hamowanie głównie, ale już mają coś do odrobienia, są niemal na poziomie kolegi, który ma doświadczenie w zespole, więc... Tutaj Ricardo bym z tego wykreślił. Carlos oczywiście co innego, ale to jest znowu kierowca bardziej z parafii Sebastiana Vettela niż z parafii Daniela Ricarda. Vettel musi do niego przyzwyczaić, Ricardo przyzwyczaja się do hamulców. Carlos w niektórych wyścigach nie będzie jechał na 100%, więc wyobrażam sobie... No tak, okej, okay. Na to możemy skończyć. Tak czy inaczej, moimi, o co chodzi?
Formuła 1 ma problem i to poważny problem, dlatego że ten facet zdobył 4 tytuły mistrza świata, czyli on osiągnął tyle co Alain Prost, tyle co Schumacher po drodze do 7, tyle co Lewis Hamilton po drodze do 7, więcej niż Senna, więcej niż Lauda, więcej niż Piquet. I ten facet regularnie się od lat obraca, regularnie robi jakieś kuriozalne błędy i teraz wjechał w dupę innemu kolesiowi i przez radio płakał, że to jego wina. I to stawia taki ogólny obraz, jak wygląda Formuła 1 i czy jeżeli... Jak ten człowiek mógł zdobyć 4 tytuły mistrza świata, jeżdżąc w ten sposób, prawda? Czy to i coś nie jest, jest bardzo, bardzo źle. Dlatego cała Formuła 1 zależy na tym, żeby zawsze mówić, że to, no, że Sepp tutaj, nie wiem, że musi wrócić do, że nie ma dawnej formy, że jest gorszy niż wtedy na przykład, to jest takie najbardziej ekstremalne, moim zdaniem ma taką samą, że nie wiem, że musi pójść do tego mistyka, no bo to, przyznanie faktu, że ten kierowca tak naprawdę jeździ tak jak wtedy i tylko po prostu teraz jest w innych okolicznościach, to jest przyznanie, że Formuła 1 naprawdę odbiła złą stronę, jeżeli był w stanie zdobyć 4 tytuły mistrza świata. Tak samo zresztą jak i 99% tych ludzi mówiło, że Sebastian jest super w ogóle wunderbar i że w ogóle jest najlepszym kierowcą świata i teraz, no wiecie, głupio się z tego wycofać w momencie, kiedy nagle się tak widać repeatedly, krok po kroku, przez całe lata widać, że jednak, że nie, no że gorzej, no to w tym momencie jest taka sytuacja patowa i trzeba jakby wymyślać teorię na temat tego, jak to tutaj ten jest zdestabilizowany i jak to, no niestety tutaj nie będzie. Ten, pamiętacie, Sepp ma 14 lat, to jest jego 14 rok startów, nie licząc z sezonu debiutu, gdzie przejdzie końcówkę sezonu. I takie rzeczy się powinny, nie powinny się dziać. Natomiast sam Sebastian oczywiście uspokaja, sam Sebastian, a nie San Sebastian. Jeszcze, jeśli chodzi o samochód, jeszcze nie czuję się jak w domu, jest dużo rzeczy, z którymi muszę walczyć i sprawią, że nie mogę się koncentrować na prowadzeniu. Musimy je rozwiązać i starać się je naprawić. Mi się wydaje, że nigdy z tym nie będę dodał, bo drugiego Red Bulla nie będzie miał w Astonie Martinie Sebastian Vettel. Sebastian Vettel może zdobyć kolejne mistrzostwo, oczywiście. Jest bardzo szybki, ale znowu, mając najszybszy samochód i mając status kierowcy numer 1 w ekipie. I ten najszybszy samochód nie z marginesem 2-3, bo go zeszy Hamilton czy Verstappen, tylko samochód tak szybszy minimum o pół sekundy albo więcej. Wtedy zdobędzie tytuły. Tak więc może sobie tutaj rozmawiać o tym, że samochód musi być bardziej pod jego gusta i tak dalej, ale nie. To po prostu to takiego auta jak Red Bull, w którym zdobyło 4 tytuły, nie będzie już miał. Naprawdę czuję się dobrze. Oczywiście trochę mi szkoda złego agendu, ponieważ wiem, jak dużo się do niego przygotowywaliśmy. Postępu to pierwszy wyścig i tak dalej. Ale z drugiej strony z tego punktu może być tylko lepiej. I tu prawda, z tego punktu może być tylko lepiej. Trzymam kciuki. Kurde, jak on przegra z Lance'em Strollem w tym sezonie. Co prawda będzie dużo gadania, że to Lance Stroll, bo to syn swojego ojca i w tej samej ekipie. Moim zdaniem jednak powinno zależeć generalnie całemu Astonowi, żeby Sepp coś pokazał, bo oni do cholery mu płacą pieniądze i go zatrudnili. I tutaj w wielkiej pompie, że mamy tutaj 4-krotnego mistrza świata. No, natomiast... Zobaczymy. Mam nadzieję, że... Znaczy mam nadzieję, niech wygra lepszym w skrócie. Natomiast ponieważ Seba lubię, na przykład za Lance'em nie przepadam, no to wolałbym, żeby to jednak Seb był wyszedł wyżej z tej walki. I mi też zależy, też koło Formuły 1, mi też zależy, żeby się okazało jednak, że nie jest aż tak źle, no. Że nie jest aż tak źle, że zdobył owszem te 4 tytuły mistrza świata, to za dużo, ale że chociaż na 2 zasługuje. Bo to wygląda coraz gorzej, nie? Wygląda to coraz bardziej tak, że nawet jeden to już dość dużo. Dużo się nauczyliśmy, przynajmniej dużo pracy, ale wiemy nad czym pracować i musimy do tego podejść krok po kroku. Natomiast jeszcze w ogóle, bo tutaj Sepp ma jeszcze ten syndrom dobrego chłopaka i poza tym, że trafił w dobrym punkt, w dobrym czasie i był wystarczająco szybki oczywiście, żeby odnosić te sukcesy, to no kurde, no wygrał te przecież Monzę, tak? Jego zajebiste zwycięstwo to było pierwsze. Jak w Toro Rosso wygrał Monzę, fakt faktem, że Toro Rosso było wtedy bardzo szybkie na mokrym, co pokazały na przykład wyniki Bourdais, który jechał w drugim Toro Rosso i był bardzo blisko z tyłu, a też normalnie w sezonie sobie radził słabiej. Natomiast ostatecznie trzeba było pojechać te kwalifikacje w deszczu, a potem wyścig w deszczu. W wyścigu było wiele łatwiej, bo nie miał sprayu, więc po prostu miał czysty tor i pojechał sobie do mety. Natomiast trzeba było przejść ten wyścig, był deszcz, tak? Na łodzi jest niski docisk. Więc to jeszcze raz, ja nie mówię, że Sepp się do niczego nie nadaje. Mówię tylko, że w porównaniu z tymi kierowcami, którzy zdobywali 4 czy 3 tytuły mistrza świata, no to jest szkoda. Nie, super, ma na zdrowie, no ale to nie dobrze świadczy o Formule 1, że on jest na tym samym poziomie na liście mistrzów co Alain Prost, bo to jest pomyłka, nie? W sensie, że to gdzie Alain Prost, a gdzie Sebastian Vettel. No szczerze, come on. W ogóle
ile, ale po prostu toczył pojedynków w najróżniejszych samochodach, słabszych, lepszych, ile wyjeździł w ogóle, tak wyciągnął z gardła losowi. On zwalczył Senną, do cholery jasnej, żeby zdobyć te 4 tytuły. A Sebastian Vettel po prostu jeździł, no tam trochę się musiał pobronić przed Alonso, który tak, no, jest kierowcą wybitnym i jak miał niewystarczająco dużą stratę, to był w stanie go podgonić. Natomiast no, w życiu nie musiał zrobić połowy tego, co Alain Prost, żeby zdobyć 4 tytuły mistrza świata. Może z wyjątkiem tego 4. tytułu, który był bardzo łatwy, tak, bo Prost jeździł w Williamsie, który wtedy był tak jak Mercedes w zeszłym roku. No. Mniej więcej taką miał przewagę wtedy Williams. A i tak musiał Senna pokonać, który w McLarenie wyciskał z tego samochodu jakiś. Chociaż mówią, że tak gdzieś, że ten McLaren, szczerze mówiąc, wcale nie był taki zły, jak go malują. W sensie, że nie miał aż takiej straty dużej do Williamsa. To mówi między innymi kolega z Portugalii, nasz świetny specjalista, ale on też ze Senną nie przepadał z kolei. Mówi, że Senna nie był ten. No, że tam miał taki charakter trudny, mówiąc w skrócie. Wybaczcie, muszę trochę ten podładować baterijkę. W ogóle jak ostatnio grałem live'a w Bahrajnie, to wam nie powiedziałem, to ten, ja odpalam samochód, to on nie odpala, bo zmieniłem miejsce na parkingu, żeby mieć lepsze światło, podjechałem w pośpiechu, żeby nagrać live'a i też zostawiłem lampkę włączoną, to tam jedno, zostawiłem go na światłach i zrobiłem tego live'a, on trwa 1,5 godziny, próbuję odpalić, tam mądry czaruś, nie? A szczerze, to jest po prostu przepracowanie. Nie chcę tego powtórzyć w mojej chodzini, szczególnie w szczerym polu. Bo jeszcze Sainz, bo Sepp jest, jedną z jego sił jest to po prostu, że to jest to pokorne ciele co dwie matki z się, mówiąc w skrócie. Fajny facet, bardzo pracowity, bardzo metodyczny, natomiast ludzie go bardzo, bardzo lubią i Sainz opowiadał o tym, że dlaczego go szanuję. Opowiem wam historię. W dniu, kiedy żegnał się z Red Bullem w 2014 roku, ja byłem kierowcą symulatora i on napisał do mnie list. Pomyślał, że praca, którą robiłem w symulatorze, dla niego i dla zespołu była ważna. I był na tyle grzeczny, czy fajny, czy no, kind, aby powiedzieć wszystkim w Red Bullu do widzenia, wysyłając im listy do wszystkich pracowników personalnie. Co jest w sumie fajne, nie? Natomiast z drugiej strony no, chłop miał dużo czasu, co do tego nie mam wątpliwości. Wiedział, że o 4 nad ranem spędzałem godziny pracując nad ustawieniami, aby mógł się ścigać w Australii i był wystarczająco miły, aby wysłać mi list, dziękując mi za ten wysiłek w symulatorze i za te godziny pracy, jakie w to włożyłem. I od tego czasu mam specjalne uczucia dla niego i mam poza kamerami mam z nim relacje dobre. O których być może nigdy nie mówiłem o tym jego afekcie, ale kiedyś mu o tym powiem. Ale od tego czasu mam dla niego ogromny respekt. No oczywiście, że ma, bo to jest super fajny i w ogóle. Natomiast cały czas no, bycie miłym chłopakiem nie czyni z ciebie wybitnego kierowcy, tak? A wręcz nawet mega dobrego. Bycie dobrym chłopakiem czyni z ciebie ulubieńca ekipy w momencie, kiedy być może ten od ciebie lepszy jest gorzej odbierany, dlatego że nie wysyła ludziom odręcznie napisanych listów, bo koncentruje się na pieprzaniu samochodem, a nie na pisaniu listów. W skrócie. Super ciekawa historia opóźnionego pistopu Bottasa. I wiele mówi o tym, jak to teraz działa. Skąd też 10 sekund z powodu, bo to było proste, że tam tylko nie udało się mechanikowi odkręcić śruby do końca. Czyli to, co teoretycznie no, nie odkręcić do końca, tylko przyłożyć, odkręcić znowu i tam no, nie traci się 10 sekund aż, to czy no, 8, tak? No bo tam 2 sekundy to powinien trwać pistop, bo to zatrwało 10 skakiem, prawda? Skąd aż tyle? Skąd mieć razy więcej niż norma? O tym mówił James Allison, zacznę od cytatu. Kiedy samochód zjechał na pole postojowe, Valtteri pojechał bardzo zgrabnie i świetnie ustanowił samochód, co zawsze pomaga ekipie robiącej pit stop. Ale niestety jeden z ludzi od klucza, od pistoletu, który odkręcał koło, zaczął odkręcać nakrętkę, obluzował nakrętkę i zaczął wycofywać pistolet trochę za wcześnie, zanim nakrętka zeszła z gwintu. W związku z tym, zniszczył nadkrętkę niedociśniętym pistoletem, no bo pistolet działa, nakrętka nie jest dociśnięta i to obrobił ją bardzo ładnie, ofrezował. No na podobnej zasadzie, pewnie nie wiem, jak lubicie kręcić, ja trochę lubię, w sensie kręcić nie
w życiu, tylko kręcić śrubokrętem i tak dalej, no to przypuszczam, że jak ktoś jest samoukiem takim jak ja, no to też mu się zdarzało czasami gwint rozwalić, czy mocno poluzować w śrubie, dlatego że miał źle dobrany śrubokręt, albo nie wiem, nie docisnął go, było ciężkie dojście tego. No. Ja rower skręcałem nieraz i rozkręcałem górski, kiedy jeździłem na rowerze, tak, najbardziej mam rozkręcone śruby do wiązań w snowboardzie, ale też no, wiele innych rzeczy. No to w każdym razie, no, jeżeli się niewystarczająco to jest dokręcone, no to przestaje dobrze działać. Więc on jakby ofrezował tą śrubę, no i potem przez to ciężej mu było jeszcze raz odkręcić, ale było jeszcze coś innego, co jeszcze utrudniło i chodzi o to, bo pitstopy tak tam wydawano miliony dolarów, wydawano, żeby tak pitstopy miały bez paliwa miały oszczędzić pieniądze na wożeniu sprzętu w cargo do tankowania, ale znacznie więcej włożono w to, żeby jak najbardziej przyspieszyć w ogóle pitstopy, tak? Co też było jakimś absurdem, że pozwolone zespołem, żeby miały różne śruby i klucze i tak dalej, powinny być wszystkie standardowe i to by rozwiązało problem wydatków, wypieprzania pieniędzy na rzeczy, które nie mają sensu, mówiąc w skrócie. No więc, żeby przyspieszyć te pitstopy, no to jest dużo różnych rozwiązań. Jedno z tych rozwiązań jest takie, że mechanik nie zmienia sam kierunku działania klucza, czyli klucz wie, że najpierw jest jeden ruch, odkręca i jak przestaje i przykłada drugi, to zaczyna zakręcać, ale w momencie, kiedy śruba była nieodkręcona do końca, a pistolet uznał, że już jest odkręcona, to kiedy mechanik znowu nałożył pistolet, żeby śrubę dokręcić, no to, znaczy odkręcić, to pistolet zaczął śrubę dokręcać, więc jakby zrobiło się błędne koło, efekt kuli śniegowej i zamiast robić pit stop, tak powiedzmy, w 5 sekund zamiast dwóch, bo nie dokręcił, to wyszło z tego 10 sekund. Powiem szczerze, nie zazdroszczę temu chłopakowi od klucza, bo to jest stresujące, oni naprawdę do tego się mocno przykładają. Natomiast szczęście w nieszczęściu jest takie, że akurat w tym bolidzie, w którym można, nie? Bo można sobie pozwolić, bo gdyby to był bolid Lewisa Hamiltona, no to w ten czas, no nie wiem, no mogliby go oskarżyć o słowo że na R, mu zarzucić na przykład na dzień dobry. A tak, to miałby naprawdę przerąbane, to by chyba udusił własnymi rękoma. FIA i odpowiedź na, bo to pytaliście dużo, na wypadek Romana. Tak, uderzenie ponad 240 km na godzinę, 53 g przeciążenia i wybuch samochodu i potem no, nie był w stanie uciec z samochodu z dwóch powodów. Pierwszy to był taki, że ta nakładka taka w kształcie U poluzowała się i no, też no, był taki dodatkowy element między nią a barierą, który po prostu go blokował. A po drugie lewa stopa utknęła mu między tym, co zostało z pedałów w skrócie. I Ramy mówi tak, nie wiem dlaczego, zrobiłem co zrobiłem, ale postanowiłem przyskręcić jakby kaskiem na lewą stronę i wychodzić w ten sposób, obracając barki. I to w pewnym sensie działało. Potem zdałem sobie sprawę, że utknęła mi stopa w samochodzie, więc znów usiadłem, tutaj kurde, trzeba powiedzieć szacun, nie? Że w takiej sytuacji był w stanie jeszcze tyle rzeczy wykombinować. Romeo owszem, na to, że zrobił nie jeden numer i jeszcze pewnie zrobi, natomiast to jest mega inteligentny facet, naprawdę. Chociaż czasami jakby w nerwach, czasami przez radio tego nie słychać. Jest, w ogóle nic nie się mega fajnie gada. Jest takim duszą towarzystwa, nie jest pogodnym człowiekiem. Naprawdę zmienił się bardzo od tego pierwszej wizyty w Formule 1. Bo jak pierwszy raz wchodzi do Formuły 1, to był bardzo nielubiany. Podczas drugiego przejścia, no dużą przemianę, nie? Za to go bardzo szanuję. Niestety nie przed przemiany jako kierowca. W każdym razie mówi tak, że znowu siadłem i szarpałem, tak, ciągnąłem lewą nogę tak mocno, jak byłem w stanie. But został tam, gdzie była wcześniej moja stopa, ale stopa się uwolniła z buta. I wtedy znowu się wywierciłem, wyszarpałem. Przesunąłem ramiona, barki przez ten slot i w tym momencie wiedziałem, że wyskoczę z samochodu. Po prostu cud, nie? W sensie, nie, o, dobra, zacznie dyskusja, jaki cud? Akurat na Wielkanoc, dobra dyskusja, nie? nie mówię, że to był cud taki, że jakby splunął anioł z nieba i wyciągnął go za ten, natomiast to mówię, że po prostu w tej sytuacji to jest naprawdę niewiarygodne szczęście w takim razie. A czym jest szczęście, tak? Jeżeli cudów nie ma, to jest szczęście, czy nie ma szczęścia? Ogromne szczęście, że tam dziękować niebiosom, znowu się ktoś przypieprze.
dziękować, że, no, że wyszedł z tego cało, nie? Bo po prostu to jest niewiarygodne, co się działo w tym samochodzie. W każdym razie tak, zdradzono szczegóły śledztwa, podczas którego, znaczy śledztwa Komitetu Doradztwa Technicznego na temat tego wypadku i drogą pantoflową przekazuje znowu racefans.net. Koncentrowano się na trzech obszarach. Po pierwsze, chcieli ustalić, skąd się wziął pożar. Po drugie, chcieli się dowiedzieć, dlaczego ta wstawka do kokpitu w kształcie U się poluzowała i jak poprawić obuwie i same pedały generalnie, żeby uniknąć tej sytuacji, że kierowca utnie. I wystawiono różnego rodzaju rekomendacje, które część jest już na ten sezon wprowadzona, część wyjdzie w sezonie 2022. Co się wydarzyło? Skąd pożar? Po prostu zawór od zbiornika, zawór, który pozwala na przykład wypompować paliwo, bo to jest też często robione, był zamocowany do nadwozia i on się zerwał, więc teraz na przykład ponoć jest tak zrobione, że zawór nie może być zamocowany do nadwozia. A wszystkie zespoły mają oczywiście od jednego dostawcy zbiorniki paliwa, od ATL, i one muszą spełniać na test ten FT5-1999. Więc FAI będzie sprawdzała, czy one są na pewno, odpowiadają tej homologacji. I zostaną wprowadzone przepisy dalsze, jeśli chodzi o regulacje dotyczące zbiornika paliwa, aby uniknąć, no bo wiecie, zbiorniki paliwa są teoretycznie niezniszczalne. Są zbiorniki, to jest technologia zmyśliwców. I stąd było zaskakujące, skąd ten pożar w ogóle, że przez te zbiorniki powinny być niszczalne i faktycznie walnął zawór. Prawdopodobnie, pisze RaceFans.net, aż cztery zespoły będą musiały przeprojektować cały system w ogóle mocowania tego zaworu. A Haas to bierze w ogóle od Ferrari, więc no Haas i Ferrari to są dwaj pierwsi podejrzani, używają tych samych zbiorników i ponoć i tych samych, i tak samo, tych samych pedałów w ogóle, takiego, no, tego osadzenia pedałów. Będą też ostrzejsze testy nacisku na ten komponent, tak, w kształcie U, ten headrest, to nazywają, w zasadzie on jest do opierania głowy, chodzi o to, żeby ciasno opasać głowę, żeby jak kierowca uderzy, to żeby od razu miał oparcie. Nie chodzi o to, żeby opierać przez przeciążenia, nie, bo to jest lamerskie na standard deformu 1, tylko chodzi o to, żeby głowa za bardzo nie latała. To jest oczywiście jedna ze zmian wprowadzonych po wypadku Miki Hakkinena w 1995 roku na torze Adelaida, kiedy no, prawie stracił życie, bo mu się głowa w bocznym tak obróciła. Znaczy w sensie, że nie przekręciła wokół osi, tylko w sumie o taki... I no, musi być lepiej mocowane. Były podobne przypadki. Kevin Magnussen, jak się rozbił na Oruż w 2016 roku, Lewis Hamilton też musiał w Azerbejdżanie w 2017 roku musiał obuzałował ten headrest, przez co stracił zwycięstwo, więc to musi zostać poprawione. No i także oczywiście, jeśli chodzi o mocowanie pedałów, to na sezon 2022 jest dyskutowane, żeby zrobić to tak, żeby one się tak nie pogięły, żeby nie utnęła noga kierowcy. Więc tyle, jeśli chodzi o Romana. I na koniec jeszcze George o przynajmniej Williamsa, to taki krótki ten, bo podczas mojego pobytu w Williamsie, dalej trwającego, nie mieliśmy dyrektora technicznego, co jest dość szalone, kiedy się o tym pomyśli. No nie, jak to? Przecież szefowa świetnie rządziła, George, nie? Była zajebista szefowa, nie? Nie mieliście dyrektora technicznego, ale szefowa była... Claire, byłaś super, nie? Tylko nie mieliśmy szefa, bo potem jak wywalili Paddy'ego Lowe, no to się już nie znalazł. To oznaczało, że wielu ludzi mu wykonywało prace, których nie powinni robić. Gdy dyrektor techniczny wszystko ustawi właściwie, ci mechanicy, inżynierowie mogą się znów skoncentrować na swojej robocie. Podstawa, nie? Tak działał, taki był bałagan w Williamsie w tamtych czasach. Jeszcze w zeszłym roku i do dziś. Taki był, tak Claire prowadziła swój interes. Taka była zajebista szefowa, nie? Ale z całą pewnością oba samochody były identyczne i były równe szanse. Z całą pewnością w ogóle tutaj co do tego nie mam wątpliwości. Przepraszam, są święta. Ale też mówię, że rozumiem czemu. Priorytetem było utrzymanie zespołu przy życiu bardziej niż zbudowanie najszybszego możliwego obojdy from within the Dangers. No, tak czy inaczej, takie były właśnie tak, to tam. Nagle przychodzi tak nowy właściciel, przed jest kapito i nagle Williams ma dyrektora technicznego. Ta-da! Wspaniale, nie? W końcu. Dobra, moi mili, tyle jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Nie wiem, po co go zamknąłem, przecież zaraz będę go obrabiał. A, i po prostu zgasło światło, no ale okej. W takim razie w tej atmosferze przytulnej, takiej właśnie, chciałem wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Jakby trwała dyskusja na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą, no to
jak miałem się powiedzieć, lubię oba święta, bo jest trochę luźniej, ale wolę Wielkanoc, po pierwsze dlatego, że to Wielkanoc, jednak więcej magii mi się, znaczy nie psuje chrzanie, Boże Narodzenie, bo jest w nim więcej magii, lepiej mi się kojarzy z dzieciństwa, a teraz jak jestem dorosły, to jest jedyny okres, kiedy w zasadzie się nic nie dzieje, jeśli chodzi o wyścigi, jedyny. I realnie, kiedy mogę naprawdę, chcąc, nie chcąc, nawet czy to służbowo nie muszę, czy osobiście z własnego pasji też nie zaglądam, no bo nic się nie dzieje, więc jedyny moment w roku. Natomiast kilka Wielkanocy mi się udało spędzić za granicą, szczególnie w Malezji, tak więc między innymi dlatego. Natomiast cały czas myślę, że fajny okres refleksji, życzę wam po prostu szczerze pozytywnych świąt takich, żeby może się za bardzo już nie przejmować tym, co się teraz dzieje. Ale też się dobrze zastanowić nad tym, jak to powinno funkcjonować, mówiąc w skrócie. Ale po prostu no, takie odrobinę spokoju i nie wiem, może odrobinę normalności w tych nienormalnych czasach. No i takich dobrych świąt, takich rodzinnych. Myślę, że to jest najfajniejsze, takie najważniejsze. A jak nie rodzinnych, to po prostu w kontakcie z jakimiś z przyjaciółmi, tak? A jeżeli to jest problem, to po prostu świąt, w których otworzycie swoje serca i spędzicie po prostu z kimś ten czas, tak czy inaczej. Tyle, jeśli chodzi o moje życzenia. Po prostu odpocznijcie też. Ja się też postaram. Dziękuję wam bardzo za uwagę po raz kolejny. I zapraszam wkrótce znowu, nie? Zaraz będzie recenzja Drive to Survive, mam nadzieję. Może w niedzielę. Do zobaczyska.